Trenerze, bardzo proszę o opinię o meczu Zagłębia Sosnowiec z Resorem Rzeszów. Dobry wieczór Państwu. W najgorszych stanach nie spodziewałem się tego, że dzisiejszy mecz potoczy się w taki sposób. Byłem pewny, że po tej przerwie, po zaangażowaniu zawodników w trening, że te trzy punkty zostaną dzisiaj w Sosnowcu. Natomiast po raz kolejny przegrywamy z dobrze zorganizowaną niską obroną przeciwnika. Po raz kolejny przegrywamy po stałych fragmentach, przy których zachowujemy się bardzo niefrasobliwie. No, druga bramka to też stały fragment, tylko że dla nas. Natomiast reakcja nasza w fazie przejściowej, kiedy to przeciwnik przed szybkim atakiem, też była słaba. Niestety zakończyło się to stratą drugiej bramki. Nie jesteśmy zadowoleni, to normalne. Przegrywamy kolejne spotkania, pomimo że posiadamy więcej piłkę, stwarzamy więcej, wywalczamy więcej rzutów rożnych, ale to nie wygrywa, to nie daje punktów. Chciałem, by drużyna zagrała dzisiaj momentami w szybkim ataku, było troszeczkę cofnięta, niestety realizacja tego w pierwszych minutach nie była taka, jakbym sobie tego życzył, a później trzeba było gonić wynik i niestety nie udało nam się, przegramy po raz kolejny. Dziękuję bardzo. Witam trenera Szymona Krapowskiego, opiekuna Resowi. Trenerze, bardzo proszę od razu o pomeczową opinię na temat wydarzeń na Stadionie Ludowym. Dobry wieczór. No nie mogę ukrywać. No jestem dzisiaj bardzo szczęśliwy, bardzo zadowolony z tego, co zobaczyłem przede wszystkim na boisku, bo zobaczyłem drużynę, zobaczyłem ekipę, która od samego początku wiedziała, po co tutaj do Sosnowca przyjechała. Ekipa, która mimo ciężkich dla nas decyzji poniedziałkowych tak się nastroiła na to wszystko, że dzisiaj było widać charakter, dzisiaj było widać ambicje, ale to wszystko było poparte pomysłem na grę i z tego naprawdę jestem zadowolony, że mimo tej kwarantanny, mimo tego, że 11 zawodników w poniedziałek dopiero dowiedziało się, że może uczestniczyć w zajęciach, widać było pomysł, który był cały czas realizowany. Niezmiernie się cieszę, że w dobrych nastrojach wracamy do Rzeszowa. Niezmiernie się cieszę, że w tych nastrojach dobrych będziemy się przygotowywali do sobotniej potyczki, bo radość radością, ale teraz najważniejszy jest GKS Bełchatów i mecz w sobotę. Dziękuję. Ja też dziękuję. Czy mamy jakieś pytania? Dziękuję. Powodzenia w następnym meczu. Dziękuję bardzo.